Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Tera. Hejka, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witajcie. No, troszeczkę mieliśmy turbulencje podczas naszej podróży. Mieliśmy trochę inne plany, ale jednak życie pisze swój scenariusz. Skręciłem kostkę i pobyt na Costa de la Luz trochę nam się przedłużył, czego w sumie nie żałujemy. Nie, cudowne dni tam spędziliśmy. Tak, no, musiałem trochę odpocząć, noga spuchła, ale maść, ocet, bandaż elastyczny. Jest już lepiej. I jest już lepiej. No, a dzisiaj przyjechaliśmy do Kadyksu. Nie mogliśmy sobie odpuścić tego białego miasta, które no, różni się od takich typowych miast andaluzyjskich ze względu na swoje położenie. Jest to wysepka, do której prowadzą tylko trzy drogi, dwa mosty i jeden cypelek. I gdyby nie te trzy drogi, to właściwie Kadyks mógłby być wyspą na Oceanie Atlantyckim. Teren jest tutaj taki bardzo gładki, nie ma żadnych płaski, tak, nie ma żadnych wzgórz i wzniesień, więc postanowiliśmy zwiedzić go na rowerze, bo Paweł za bardzo nie może chodzić. Tak, ale się nie poddaję, bo zawsze chciałem tutaj przyjechać z Moniką i no, na rowerze będzie mi dużo łatwiej po prostu pokonać tutaj te dystanse wszystkie. No, także się zbieramy, szykujemy rowerki i lecimy. Oczywiście. Noga wygląda już trochę lepiej, także zaraz sobie zabandażuję i prawdopodobnie włożę długi but do trekkingu, żeby tu usztywnić cały staw skokowy i ruszamy. No, Paweł już pokuśtykał ustawić rowery, a miejscówka taka mało epicka, ale blisko centrum, krótki dystans właśnie na rowerach do centrum miasta. Trochę jest tutaj głośno, ale nie będziemy zostawać na noc. Stoją tam sobie wzdłuż kampery, także powinno być bezpiecznie. W tą stronę również. No przy ulicy, ale jednocześnie też przy parku, więc mamy trochę cienia. No, także już tutaj zamykam i lecę pomóc Pawłowi, bo się tam biedaczek męczy z tymi rowerami. Usztywniamy nóżkę i lecimy. Trzymajcie kciuki za Pawła, żeby dał radę. Najwyżej będę go holować. Właśnie odkryłem, że to jest rzecz, którą każdy powinien mieć w kamperze na wypadek takiej kontuzji, jak ja mam. Myślałem, że to jest elastyczny bandaż, a to jest elastyczny bandaż, tylko z klejem pod spodem. I po prostu jak zawiązałem teraz nogę, to mam jak w gipsie. Cały staw skokowy jest bardzo fajnie. No nie pukaj. Usztywniony, także czad. No i zrobiliśmy sobie krótką przerwę. Na razie moja noga daje radę. Ścieżki rowerowe są po prostu przepiękne. Nie ma praktycznie podjazdów. Miasto jest płaskie. No jest super. Bo Kadyks właśnie jest najstarszym miastem w Hiszpanii. Założyli tutaj pierwszą osadę Fenicjanie już w 1100 roku przed naszą erą. Później kontynuowali tutaj Kartagińczycy, Rzymianie, Wizygoci, Maurowie. Był to bardzo duży ośrodek handlowy. No i też nie stracił na swojej świetności po rekonkwiście, gdy osiedlili się tutaj chrześcijanie. Za nami rozciąga się mur i są tam drzwi właśnie do starego miasta i była to kiedyś jedyna droga lądowa właśnie do Kadyksu prowadząca. I
jak na razie w Katyksie nam się bardzo podoba. Fajne są te uliczki tu, nie? Super, bardzo klimatyczne. No. No i dotarliśmy do dzielnicy Barrio de Santa Maria, do której prowadzą właśnie też takie stara brama, stare drzwi. I jest to stolica pieśni flamenco. Bo jak wiecie, flamenco to nie jest tylko taniec, ale także śpiew. I to właśnie śpiew powstał jako pierwszy. Dopiero później powstał taniec flamenco, który był ilustracją taką do tego śpiewu, wyrażającą jeszcze bardziej, podkreślającą te wszystkie emocje. Jest tutaj za nami centrum artystyczne flamenco. Są różne pomniki sławnych śpiewaków. A na tych balkonach, szczególnie w lipcu, można właśnie spotkać śpiewaków, którzy wychodzą wieczorami i śpiewają flamenco. No niestety dzisiaj nikogo jeszcze nie spotkaliśmy, ale niewykluczone, że jeszcze kogoś spotkamy. Jesteśmy w takim najbardziej charakterystycznym miejscu w Kadyksie, czyli przy katedrze. Jest to Catedral de Santa Cruz, zwana też potocznie Catedral Nueva, czyli nową katedrą. Powstała ona w XVIII wieku i taką najbardziej charakterystyczną jej częścią jest właśnie ta złota kopuła wykładana płytkami azulejos. No od czasu do czasu musimy się przespacerować, żebym mógł rozruszać nogę i troszeczkę ją potrenować. No, no. Idziemy teraz coś zjeść. Tak, już zgłodnieliśmy, najeździliśmy się trochę, więc idziemy na podobno najlepszą rybę w mieście. Rybę i owoce morza, więc szukamy tak. Tej słynnej restauracyjki. Są podzielone opinie, niektórzy mówią, że jedzenie jest wspaniałe, niektórzy mówią, że jest przereklamowana, ale postanowiliśmy to sprawdzić. Więc... Ładnie, jak się człowiek sam nie przekona, to się nigdy nie dowie. No i znaleźliśmy restaurację, ale niestety dopiero jedzenie będzie o 19:30 wieczorem, a już do tego czasu to umrzemy z głodu, więc mamy kanapeczki z taką tutejszą szyneczką. Bocadillos con jamón iberico. Salud! Salud! No nie żałowali tego jamona. No nie. Muy bueno. Już pewnie zauważyliście, stara część Kadyksu jest strasznie kręta. Uliczki są wąskie, jest bardzo dużo zakrętów, a jest to spowodowane tym, że no, Kadyks jest bardzo wysunięty, jest prawie wyspą. No i żeby wyeliminować tutaj wiatr, właśnie zrobiono tak bardzo wąskie i tak bardzo kręte uliczki, żeby ten wiatr na tych zakrętach się rozbijał. No to jest chyba najwęższa uliczka w Kadyksie, goblinów. Podobno goblini wywodzą się właśnie z Kadyksu. No właśnie przejechaliśmy wzdłuż portu w Kadyksie. Nie są jakieś zjawiskowe, jest teraz bardziej przemysłowe, ale warto tutaj wspomnieć, że Krzysztof Kolumb wyruszył stąd ze swoją drugą ekspedycją do Ameryki. No rozciągają się tutaj bardzo stare, piękne magazyny, wzdłuż których sobie przejechaliśmy na rowerach. Podobało mi się, fajnie. Patrzcie, jaki fikus, to jest masakra. Dla porównania. Ale kolos. O,
Belgijczyku. No i po kilkugodzinnym zwiedzaniu Kadyksu warto sobie przyjechać do parku Genoves. Tak. Można się tu bardzo zrelaksować, są fontanny, piękna zieleń, po prostu można odpocząć. Dokładnie. Nie, no jest szczególnie to... w upalny dzień. No dzisiaj nie jest upalny dzień, więc my się nie zmęczyliśmy aż tak bardzo, ale jeżeli tutaj są temperatury wyższe, no to na pewno można tutaj złapać trochę cienia i oddechu. Dokładnie. Nie jest to Elcze, nie ma tu aż tyle palm. Ale jakieś tam są. Ale jakieś są. Nie, jest fajnie. No i przyjechaliśmy na plażę La Caleta i tak jak Wam wcześniej pokazywaliśmy, od strony lądu miasto chronił mur i była tylko jedna brama wjazdowa, tak od strony tutaj morza chroniły miasto dwie fortyfikacje. Były tutaj dwa zamki, które właśnie tam widać. Jest to zamek San Sebastian i Santa Catalina. Klucząc tymi wąskimi uliczkami z pięknymi kamienicami, natrafiliśmy na kolejne historyczne miejsce. Jest to kościół San Felipe Neri. A jest to bardzo historyczne miejsce, szczególnie dla Hiszpanów, bo w 1812 roku proklamowano tutaj pierwszą hiszpańską konstytucję. Kadyks nie przestaje nas zaskakiwać. Dosłownie minutka drogi na rowerze, może nawet niecała, i trafiliśmy do najstarszej dzielnicy i z tego gwaru, z tej masy ludzi trafiliśmy na tak urokliwe patio, w którym można sobie spokojnie odpocząć. A dzielnica ta to Barrio del Popolo. No i powiem Wam, że w ogóle zwiedzanie Kadyksu na rowerze to był strzał w dziesiątkę. O, super. Super pomysł. No po prostu przejechaliśmy go wszerz i wzdłuż. No i co, teraz idziemy sprawdzić w końcu tą rybę. Tak, ja już muszę usiąść, bo moja noga już chyba jest trzy razy taka, jak na początku dnia. Dobrze, że ten alagipsem ściska. No dobrze, dobrze. No, także lecimy zobaczyć, czy jest już knajpka otwarta. No czy otwarta, może... to na pewno jest, no, ale czy już jest, serwują tak, tą rybkę. No, bo ja już się nie mogę doczekać, także odmeldowujemy się i zameldujemy się w restaurante. Ale tu czas. Nie? Coś pięknego, natrafiliśmy na jakiś park po prostu. Tylko, że gdzie ta nasza ryba? No właśnie nie wiem, zapomniałam, że to jest. No to szukaj, szukaj, dawaj, dawaj. Musimy tyle zobaczyć. Przejechaliśmy, że nie wiem, gdzie to jest. No i sytuacja wygląda tak, że byliśmy tutaj, to nie było jedzenia, a teraz jest jedzenie, to nie ma gdzie usiąść. I Monika idzie się zapytać, czy można kupić coś na wynos. Tak. Oby się nam udało. Mam to Las Flores. Idziemy teraz testować. Będziemy próbować. No i znaleźliśmy sobie fajną miejscóweczkę na zjedzenie. W takich sytuacjach trzeba sobie jakoś radzić. No a mamy tak, krewety. Takie ogromne, ale wyglądają smakowicie. I tutaj mamy makrele w takiej ostrej panierce. Przepyszna jest po prostu. Zobaczymy. Znaczy ja już jadłem, jest przepyszna faktycznie, no ale krewetkę muszę spróbować. Jest taka soczysta, w życiu nie jadłam smażonej ryby, żeby była w takim, tak pyszna. No. Szok. Dobra, zajadamy. No i jedzenie z restauracji okazało się przepyszne. No dużo nie popróbowaliśmy, bo mieliśmy tylko no, dwa rodzaje dań, że tak powiem. Nie chciało nam się czekać na stolik, no ale to co spróbowaliśmy było bardzo smaczne, świeżutkie. Tak.
Także pyszne możemy było. Polecić. Dokładnie. Szkoda, no że się... nie mogliśmy usiąść przy stoliku, sobie coś zjeść, ale trzeba sobie radzić. Robi się już chłodno, jest 22 stopnie, a dla nas 22 stopnie to już jest zima w tej chwili. I no, ja mam już gęsią skórkę, także zbieramy się do vana. No i lecimy, no i to bo tak będziemy pedałowali ostro. No. Tak, i musimy znaleźć miejscówkę na noc, także zostańcie z nami. Do zobaczenia za chwilkę. Zobaczymy, co znajdziemy. Jeździmy, tak sobie jeździmy znowu tymi uliczkami, ale normalnie miasto budzi się do życia. Tak, jest po 20 i dopiero teraz wszystko zaczyna tętnić, podpierały się sklepy, restauracje, no. Mnóstwo ludzi na ulicy, sami widzicie. Jest super klimat. Jest super czat. Fera. Tak, jak widzicie, otworzyliśmy sklep, teraz Fera otworzyła sklep w Kadyksie. Mamy tam kubki emalionowane. I inne fajne gadżety. Zajrzyjcie! Słuchajcie, zeszło nam ponad 40 minut, no masakra. Tak, normalnie. Bo my byliśmy prawie na końcu już tego w sumie miasta, a tu musieliśmy cały ten cypel, całą tą wysepkę przejechać, ale już rowery tylko wystarczy poskładać i jedziemy stąd. Nie zostajemy tu na noc, bo ulica jest bardzo ruchliwa. Głośno, jest tu strasznie, a w ogóle strasznie zmarzliśmy, 21 stopni i wiatr to już po prostu jest dla nas... Niedobrze. Mróz. No to za gorąco, to za zimno. Tak, no nam to nie dogodzi. No jedziemy dobra. Szukać miejscówki, ale to pewnie pokażemy wam już jutro rano. No na 100%, bo już jest i tak tutaj jest ciemno pod latarnią, a co dopiero jak znajdziemy jakieś miejsce, także do zobaczonka jutro rano. W sumie za chwilę. No za chwilę, tak jest. Dla was to będzie sekunda, dla nas to będzie... Jutro. Witamy w kolejnym dniu. Jak widzieliście wczoraj wracaliśmy z Kadyksu późnym wieczorem. Ale udało nam się znaleźć miejsce do spania, aczkolwiek to docelowe było pełne, ale obok znaleźliśmy drugie. Tak, jesteśmy jakieś 45 minut od Kadyksu. Mieliśmy trochę przygód, bo jeden most był zamknięty, więc musieliśmy objeżdżać i jechać do drugiego. Tak jak wam wczoraj mówiliśmy, są tam tylko dwa mosty, no i ten jeden cypelek, ale to akurat nie było w naszym kierunku. No ale dotarliśmy tutaj i w sumie jest to po prostu super miejscówka. No ja jestem w szoku. A jesteśmy przy plaży Kandor. Jak widzicie, jest tutaj parking, niby płatny, ale parkomaty są pozasłaniane, także są nieczynne. No i jak widzicie, zrobiła się tu wioska kamperowa, do której wczoraj dołączyliśmy wieczorem. Było cicho, spokojnie, naprawdę super. No jest pięknie, jest taki tutaj rezerwat, są wydmy, jest dużo gatunków ptaków, także tutaj cały taki pas wzdłuż wybrzeża jest ogrodzony płotkiem. Jest fajne patio i jest wejście na plażę i zaraz tam właśnie pójdziemy. No i z tego co zauważyliśmy, to począwszy od Kadyksu, jadąc w stronę Portugalii za Kadyksem, plaże wyglądają tak jak tam. Są po prostu przepiękne. Cudowne, nawet ta w Kadyksie była po prostu przeogromna i po prostu tak piękna. No miasto nam się też bardzo podobało, szczególnie właśnie ta starówka, bo obrzeża, no to wiadomo, tak jak w każdym mieście, trochę bloków. Industrialne takie, trochę duże portów, tak. Zatok, statków. Ale na pewno warto odwiedzić, fajnie właśnie sobie pojeździć na rowerze, bo jest mnóstwo ścieżek dookoła. No super, jak w Almerii, jak ktoś nie widział filmu, to tu się pojawi. Także mamy nadzieję, że wam też się podobało. Dzięki, że byliście z nami. Super spędziliśmy czas, dziękujemy za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod każdym filmem. Jesteście po prostu niesamowicie, cudownie nas wspieracie, motywuje nas to do działania. No i nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, a my widzimy się za tydzień, tak jest. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Hejka.